Kolory w kuchni, one mają bardzo duże znaczenie, ale to jest od tego zależy, w jakim stylu my żyjemy. Czy jesteśmy, nie wiem, parą, która jest dynamiczna, czy mieszkamy dużo w domu, mamy dzieci, gotujemy, no bo kuchnia to serce domu przecież. W związku z tym to wszystko zależy od stylu życia i kolory, jakie dobieramy, zależą również do osobowości. Bo na przykład, jeżeli są osoby spokojne, stonowane, to potrzebują bardziej dynamicznych kolorów. Na przykład chociażby czerwień, czy kolory, które pobudzą. Ale jeżeli jesteśmy związkiem dynamicznym, o takim charakterze nieco cholerycznym, potrzebujemy kolorów, które nas stonują. Oczywiście jest ważny czas, w którym przebywamy. Kolory na nas oddziałują, bo jest to odbite światło od danego przedmiotu, ale również mają bardzo dobry wpływ. Chociażby, jeśli chcemy się odchudzać, no to będzie to dobry kolor niebieski, błękitny. On obniża ciśnienie krwi, powoduje lekkie hamowanie apetytu i okazuje się, że przy chłodnych kolorach niekoniecznie chcemy zjadać duże ilości jedzenia. Natomiast jeżeli ktoś chce przybyć na wadze, chce, nie wiem, mamy dziecko, które jest niejadkiem, na pewno ciepłe otoczenia, przede wszystkim kolor pomarańczowy, talerze w tym kolorze, serwetki, jeżeli dzieciom możemy podawać, to też to stymulująco wpływa na ich żołądki. Dla choleryków na pewno kolory spokojne, szare, stonowane, on potrzebuje wyciszenia, uspokojenia, nie potrzebuje dodatkowych bodźców, ponieważ ma już nerwy pod skórą, w związku z tym potrzebuje kolorów spokojnych, stonowanych, nie takich, które bardzo pobudzają organizm. Kolory oddziałują bardzo mocno w naszym życiu i powodują, że się lepiej czujemy. Wszystko zależy od osobowości oraz od stylu, w jakim funkcjonujemy.